wołajcie do Jezusa. Jezus jest żywy, Jezus zmartwychwstał. Jezus przyszedł, aby Ciebie odkupić. Ojciec, tak umiłował świat, że swojego Syna dał Twoje miejsce, że jeśli wierzysz, będziesz zbawiony. Dzisiaj możesz być zbawiony, możesz otrzymać życie wieczne. Jezus to nie religia. Jezus nigdy nie był hipokrytą. Jezus jest prawdziwym Zbawicielem, który przynosi prawdziwą wolność. On przyszedł, aby dać Ci wolność, aby dać Ci nowe życie. Dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Dzisiaj możesz stać się uczestnikiem życia wiecznego. Możesz stać się dziedzicem Królestwa Bożego. I to Królestwo, które ja Tobie Ci inwestuję w tym momencie, to pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Ten świat, Królestwo Szatana, objawia się przez lęk, depresję. Ludzie nie mają miłości względem siebie. Ludzie boją się, że umrą na wirusa. Ale chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj możesz być wolny od swoich lęków. Możesz być wolny od zaburzeń. Możesz być wolny od depresji. Możesz być człowiekiem prawdziwie wolnym już na tej ziemi. Bo Jezus Chrystus przelał swoją krew, aby stał się uczestnikiem nowego przymierza. Po to przyszedł Jezus. Nie po to, aby założyć nową religię. Ale On przyszedł i objawił nam Ojca. Bóg jest dobrym Bogiem i chcę Ci powiedzieć, że każdy dobry dar pochodzi od Ojca Światłości. On jest dobrym Ojcem i możesz dzisiaj znać Boga. Chcę Ci powiedzieć, że możesz mieć społeczność z Bogiem. Możesz Go znać, możesz z Nim chodzić, możesz słyszeć Jego głos. On jest dostępny. Zbawienie jest za darmo. Wystarczy, że uwierzysz w imię Jezusa. Jego imię jest ponad wszelkie imię. I na imię Jego, na imię Jezus zegnie się każde kolano. Uwierz w Jezusa, uwierz w Jego ofiarę, a będziesz żyć. Bo Królestwo Boże to radość w Duchu Świętym. I dzisiaj cała Twoja hańba może być usunięta i może stać się uczestnikiem niewysłowionej radości.